Jervis Bay to główny port morski Namibii i trzecie co do wielkości miasto w tym kraju. Jesteśmy na przystani, skąd wypłyniemy łodzią w rejs po Zatoce Wielorybiej. Ledwie odbiliśmy od pomostu, a już pojawiły się pelikany, z braku miejsca lądując nawet na ramionach uczestników wycieczki. Są przyzwyczajone do tego, że na każdej odpływającej łodzi załoga, chcąc zapewnić turystom dodatkową atrakcję, podejmie je darmowym poczęstunkiem. Na łodzi pojawiają się też foki, które chcą otrzymać swój kawałek tortu. W zatoce hodowane są ostrygi. Na piaszczystej mierzei jest latarnia morska i liczna kolonia fok. Na wodach terytorialnych wydobywana jest ropa naftowa. Na nabrzeżu kobieta z plemienia Himba sprzedaje ozdoby charakterystyczne dla tego ludu. W lagunie pożywiają się flamingi. Z Walvis Bay jedziemy w kierunku Duny 7, uważanej za najwyższą wydmę w Namibii, której wysokość wynosi ponad 380 metrów. Czeka nas tu niewątpliwa atrakcja, przejażdżka kładami po wydmach. Kładami docieramy do malowniczej kotliny otoczonej wysokimi wydmami.